Dobry Państwu, witam bardzo serdecznie w Galerii Sztuki Wielydarz. Naprawdę na wyjątkowej ekspozycji. Proszę Państwa, półtora roku temu, leżąc sobie w ogródku, jak to się mówi, rozmyślając, pomyślałem, co by tu przygotować na jubileusz 700-lecia nadania praw miejskich naszemu wspaniałemu grodowi, koziemu zresztą, Lublinowi. I pomyślałem, że zwrócę się do wybranych, znakomitych artystów współpracujących z Galerią Sztuki Wielydarz, aby popełnili jedno dzieło. I tak się urodził projekt Lubliniana 2017. Myślę, że mogłem się tego spodziewać, ale nie spodziewałem się, że tak intrygująca, ciekawa ekspozycja się urodzi z tego pomysłu. A jest to wszystko dzięki wyśmienitym twórcom współpracującym z Galerią Sztuki Wielydarz. Rzeczywiście bardzo subiektywny dobór był artystów, ale proszę Państwa, każda sytuacja musi być po coś. Gdyby zadać sobie pytanie, po co realizowaliśmy tą wystawę, no to odpowiem. Chodziło mi o zderzenie w jednym miejscu, w jednym czasie różnych, różnorodnych osobowości artystycznych, różnych stylów malowania, technik, no i przede wszystkim właśnie, no, różnych artystów reprezentujących praktycznie wszystkie akademie, wszystkie szkoły artystyczne w Polsce. Taka jest geneza tego projektu. Ja jestem niezwykle wdzięczny i cieszę się, że artyści przyjęli zaproszenie, że podjęli to wyzwanie, że je zrealizowali. W pewnych wypadkach nie było łatwo czasami namówić na działanie w tym kierunku, ale cieszę się, że się wszystko udało. Nie chodziło nam, proszę Państwa, o Lublin wprost. Chodziło, ja mówiłem zawsze, o jakiś pobłysk albo Lublin z tyłu głowy. Stąd nie ma tu takich prostych przecież pejzaży miasta albo, powiem już nieładnie, kolokwialnie, oklepanych motywów. Generalnie chodziło też o przedstawienie pewnych emocji, skanalizowanie ich, tych emocji, a wielu artystów z Polski, proszę sobie wyobrazić, co dziwne, było pierwszy raz w życiu w Lublinie dzięki wystawie w Galerii Sztuki Wielydarz. Więc to też była chociażby profesor Kiejstut Bereźnicki, który pierwszą wystawę miał u nas, albo Andrzej Dudziński, no wielu innych. Jest niesamowite, że taki konglomerat prac gdzieś też obok, bo niektóre prace są z tajemnicą, niektóre są właśnie owiane tą tajemnicą, niektóre zagadką do odkrycia, czy też prawie rebusem, niektóre kompletnie nie są wprost, ale właśnie dzięki temu tworzą, myślę, taki intrygujący, bardzo oryginalny zestaw. Proszę Państwa, zaprosiłem do tej wystawy 24 twórców, 24, ponieważ są fantastyczne artystki również. Marek Gandała, nie mógł dzisiaj przybyć, znakomity pastelista, wielki przyjaciel galerii, wspaniały malarz związany z Kazimierską Konfraternią Sztuki. Profesor Kiejstut Bereźnicki, właśnie o nim mówiłem, z profesorem mamy zaszczyt współpracować prawie 20 lat. Pierwszą wystawę w Lublinie Kiejstuta zrealizowaliśmy w 2000 roku. Akademia Sztuk Pięknych, w Gdańsku, z którą też mocno współpracujemy, a profesor bywa u nas i na naszych plenerach, cały czas jest obecny w Salonie Sztuki. Profesor Stanisław Białogłowicz, witam serdecznie. Profesorze, proszę się ujawnić. Brawa. Stanisław Białogłowicz z małżonką, zaszczycił dzisiejszy wernisaż. Staszku, wspominamy Twoją wspaniałą wystawę nie tak dawno, rok z okładem w Wielydarzu. Cieszę się niezwykle, jestem wdzięczny, że przyjąłeś zaproszenie do ekspozycji Lubliniana 2017. Proszę Państwa, to artysta wspaniały i niezwykły. Oczywiście idąc alfabetem, pominąłem dwóch artystów, którzy są po Marku Andale, przeskoczyłem do pana profesora Białogłowicza. Tomasz Bachanek, proszę Państwa, również Akademia Gdańska. Tomku, witam gorąco. Tomasz Bachanek od pewnego czasu mieszka, tworzy w Lublinie, ale jest związany z naszym miastem i regionem od lat. Ukończył Gdańską Akademię Sztuk Pięknych. Jest, proszę Państwa, ostatnim uczniem Kacha Ostrowskiego, słynnego profesora Kazimierza Ostrowskiego, którego nagrodę malarską, bardzo ważną i znaną, Kapituła Gdańska przyznaje co roku. Dziękuję Tomku, że podjąłeś wyzwanie i jesteś z nami. Proszę Państwa, gość szczególny, profesor Stanisław Baj. Witam bardzo gorąco, Staszku. Proszę Państwa, jest
najwybitniejszych polskich artystów, Stanisław Baj, związany z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, prorektor dwukrotny tejże, profesor, prowadzi pracownię. No i Państwo wiecie i znacie twórczość profesora. To niezwykły artysta związany z naszym regionem, z Dąbrowami, z Doliną Bugu, który tak ukochał w swoim malarstwie. Jestem dumny, że możemy nieustannie proponować wykwintną sztukę profesora Stanisława Baja w Wierytarzu. Proszę Państwa, Andrzej Borowski nie mógł dzisiaj przyjechać. To artysta, absolwent Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, również związany z naszą galerią od lat. Niedawno wtórną wystawę prezentowaliśmy Borowskiego. Andrzej jest absolwentem Krakowskiej Akademii w pracowni profesora Zbysława Maciejskiego. Świetny malarz, ukochał sobie południe, południe Europy, też bywa często na plenerach w regionach południa Francji, Włoch, i jest piewcą południowego pejzażu. Świetny, znakomity twórca. Edward Wurnik, proszę Państwa, Edward Wurnik nie miał jeszcze wystawy w Wierytarzu, chociaż realizowałem wystawę, jego ekspozycję w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w Galerii Sceny Plastycznej KUL lata temu, we wczesnych latach 90. A 8 grudnia Edward Wurnik przygotowuje ekspozycję do Wierytarza i mam nadzieję, że 8 ta ekspozycja wernisażem niezwykła zaistnieje. Tutaj mistrz z Warszawy, związany z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, przygotował Lublin, który akurat jest w tym kontekście historycznym. Państwo zauważą tam pewne fragmenty, których już nie ma, a bardzo ciekawe, że na tym obrazie Wurnika są. Stasi Zedygiewiczus. No właśnie, to artysta, który, no, z którym współpracujemy od lat wielu w Wierytarzu. Myślę, że jedne z najciekawszych prac, jakie Stasys przekazuje dla swoich kolekcjonerów. No, tak się dzieje, że przez Lublin te prace lądują przez Wierytarz. Kalendarz w tym roku również realizowaliśmy z tym artystą. A rzeczywiście myślę, że jest niezwykle ciekawy poprzez to też, że przyjechał do Polski i całą sytuację kariery artystycznej rozbudował tutaj, jest znany szeroko w świecie i myślę, że jest tak charakterystyczny i tak rozpoznawalny, że ten koziołek, który dzisiaj jest na wystawie, wpisuje się bardzo pięknie w jego twórczość. Cieszę się, że podjął się tego wyzwania. Rafał Eret, proszę Państwa, no, Rafała nie muszę przedstawiać. Mamy szczęście przyjaźnić się i mieliśmy szczęście odkryć tego artystę. Jak Państwo wiecie, nie mamy za dużo, albo w ogóle nie posiadam brylantów. Zawsze mówię, brylant mamy jeden. Rafał Eret z Lubartowa. Malarz wykwintny, malarz osobny, malarz wrażliwy, niesamowity. I powiem Państwu, że to, jak się ten twórca rozwija, to, co wychodzi spod jego pędzla w pracowni, jest niesamowite. Jestem dumny, że możemy go prezentować i reprezentować, myślę, w kontekście Polski, i że najnowsze prace tutaj właśnie do nas, do Wierytarza, Rafała Ereta przyjeżdżają. Dziękuję Rafale serdecznie. Proszę Państwa, para artystyczna Ewa Fleszar i Roman Fleszar. Też Państwo wiedzą, artyści związani z Wierytarzem od lat. 3 ekspozycje, chyba jako jedyni w Wierytarzu, oboje absolwenci Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, ale Roman też Getz Dadarian w Paryżu i świeżo upieczony doktor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Ewa rzeźbiarka, świetna właśnie, niebawem otworzy kolejną znakomitą rzeźbę w Polsce, duże realizacje w Stanach Zjednoczonych, drzwi do katedry Webster chociażby. O, dzień dobry Bartku, witam serdecznie. Bartłomiej Michałowski zawitał, słyszymy, brawa, dziękuję. Kontynuując Ewie Fleszar, jej rzeźby, widzimy kuglarkę z Lublina niezwykłej delikatności, powiewności, a przecież realizowane w brązie patynowanym przy użyciu marmuru. Słynna rzeźba ojca, świętego ojca Kolbe w Tarnowie, ale też ławeczka z Marią Konopnicką w Komorowie, czy też słynne kaczki, rower w Nałęczowie, żeby być bliżej. A Roman Fleszar, właśnie malarz, gdzie kiedyś był porównywany do
jednak w większości jego malarstwo młodopolskiej. Teraz troszeczkę, widzę przy okazji doktoratu, zgłębia, że tak powiem, inne motywy, inne dziedziny w malarstwie, cały czas się rozwijając. Cieszę się z tego obrazu Derzawina Grodzkiej, bo to są też nasze wspólne wspomnienia jeszcze z pierwszej wystawy Fleszara w 2000 roku. Andrzej Kacperek, proszę Państwa. No tak, to Krakowska Akademia, artysta mieszka na Śląsku. Też pamiętam znakomitą wystawę, współpracujemy na co dzień, bywa na naszych plenerach. Znakomity polski pejzażysta wyszedł z pracowni Jerzego Dudy Gracza, a tutaj jest obecny z obrazem Podwórko Lubelskie. Bardzo się cieszę i jestem dumny, że Andrzej tak mocno i tak wytrwale współpracuje z nami. Tomek Kawiak to artysta urodzony w Lublinie. Myślę, że Państwo wszyscy znają Tomka. Właśnie otwiera równolegle, proszę Państwa, wystawę, swoją retrospektywę, ślady w Chełmie, w Galerii 72 w tej chwili, ale dojedzie jeszcze dzisiaj. Artysta od lat, jak Państwo wiedzą, związany z Francją, ostatnio z Tangerem, z Marokiem, tam tworzy, tam ma dom, pracownię. Rzeźbiarz, malarz, ale taki najbardziej popartowski chyba twórca. Tutaj obecny z ikoną lubelską, ale także z cegłą, bardzo ciekawą, z okazji 700-lecia. Znacie Państwo cegłowanie świata Tomka Kawiaka. Pozdrawiam klub, który rozmawia cały czas z tyłu. Przepraszam, chodzi o to tylko, czy publiczność słyszy, co mówię. Staram się to zrobić sprawnie. Proszę Państwa, Tomek Kawiak, no właśnie, znany z rzeźb, chociażby ostatnie dżinsy, które lubelskie, które Państwo wiedzą, gdzie stoją, w Lublinie przy Narutowicza, ale też ostatnio z potężnej rzeźby w Tangerze na Głównym Placu, który otwierał król Maroka. Tanger, miasto kosmopolityczne, miasto artystów. Kawiak tam znalazł też swoje miejsce i bardzo je sobie chwali. Cieszę się, że nie zapomina o swoim rodzinnym Lublinie. Tomek Kawiak. Proszę Państwa, Artur Kardamasz. Artku, witam bardzo gorąco. Wrocław, Akademia Sztuki we Wrocławiu. Artysta uduchowiony, z Przemyśla, ale jechał do Krakowskiej Akademii na egzaminy, dojechał do Wrocławia i jest absolwentem tejże. Bardzo się cieszę, bo reprezentuje środowisko wrocławskie. Znakomity twórca, wielki przyjaciel, bywalec naszych plenerów w Kazimierzu, w Dolnym nad Wisłą, w Nańczowie i w Lublinie. Bardzo się cieszę, Arturze, że dotarłeś, ale też bardzo się cieszę z Twojego obrazu Złotnicy z Lublina, proszę Państwa. Wiem, o kim tu jest mowa, wiem, jaki to jest kontekst, jaki podtekst. Cieszę się bardzo, że ten obraz powstał i zaistniał tutaj na wystawie. Dziękuję, Artur. Paweł Kotowicz, proszę Państwa, Krakowska Akademia Sztuk Pięknych. Paweł dokładnie skończył niedawno wystawę, bo tydzień temu, malarstwa, pierwszą u nas, to, jak ja mówię, klasyczny klasyk, porównywany bardzo często do, no, wyrasta z tego pnia młodopolskiej sztuki, tego klasycznego malarstwa z tej polskiej tradycji, często porównywany wręcz do Jana Stanisławskiego, do innych młodopolskich twórców. Świetnie wykształcony artysta, bywalec plenerów w Polsce i za granicą. Bardzo piękna ekspozycja się jego odbyła. Cieszę się niezwykle, przez całe wakacje mieliśmy do czynienia z tym malarstwem i z tym światłem. Tutaj Kościół Karmelitów. Bardzo piękne dzieło. Doszliśmy do Włodzimierza Kwiatkowskiego. Włodku, witam Cię bardzo gorąco. Włodzimierz Kwiatkowski, proszę Państwa. No to też ciekawa sytuacja i ciekawy życiorys artysty, bo ukończył Wydział Artystyczny UMCS. Dawniej Instytut Wychowania Artystycznego jeszcze, prawda? Włodku? Ale przez świat i przez Płock znowu wrócił do Lublina. I tutaj z też niesamowitym dziełem. To jest to nowy cykl obrazów przestrzennych. Tak je nazywam po swojemu. One rzeczywiście są to takie reliefowe, prawie rzeźbiarskie dzieła, które też no, w nadzwroczności, bo rzeczywiście takie rzeczy się tutaj dzieją. Dziwne sytuacje z błędnikiem, jak Państwo zobaczą. Ale rzeczywiście kapitalne połączenie obrazu z rzeźbą i nie wiem z czym jeszcze, z jakimś też niezwykłym nowym przesłaniem. Także bardzo się cieszę, jestem dumny też, że Włodek zaprezentował kapitalną wystawę nie tak dawno, rok temu, i że jest z nami tu obecny, a też bardzo często mieszka i tworzy w Marbella w Hiszpanii, jest tam znany, lubiany, rozpoznawalny i ta ekspresja też południowego światła jest widoczna w jego dziełach. Dziękuję, Włodku, że jesteś z nami. Proszę Państwa, profesor Waldemar Jerzy Marszałek,
związany z Akademią Sztuk Pięknych Gdańsku, którą niezwykle cenimy i promujemy, Waldka również, to jest Sola, znakomitego malarza. Przy okazji Dziewczyny z Lublina zapowiadam jubileuszową ekspozycję twórcy w przyszłym roku, który będzie u nas w Lublinie właśnie obchodził lecie swoje i lecie swojej twórczości. Cieszymy się z tego powodu niezwykle, bo to malarz niezwykły, kapitalny i niezwykle rozpoznawalny, a przy tym bardzo ceniony. Jestem dumny, że ponownie zaprezentujemy go w Wieżynarzu. Franciszek Maśluszak nie mógł dojechać dzisiaj, serdecznie go pozdrawiam. Współpracujemy z Franciszkiem wiele lat, to człowiek niesłychany, wspaniały artysta, cudowny, z cudownym malarstwem, z znakomitymi akwarelami. Przypominam sobie teraz jego wystawę, jak tutaj Złotogusto opowiadał nam różne wspaniałe anegdoty. Mieszka, tworzy teraz najczęściej w Cegłowie, ale oczywiście związany jest z Warszawą, ale przecież z naszym regionem poprzez Zamość i okolice Zamościa, skąd pochodzi. Cieszę się, że tak ciekawy obraz tutaj możemy Franciszka Maśluszczaka oglądać i jestem niezwykle ukontentowany, że mamy tak wspaniałą nić porozumienia z tym niezwykłym artystą. Piotr Naliwajko, proszę Państwa, aha, to kolejny z rąb polskiej sztuki, z pracowni Jerzego Dudy Gracza, Krakowska Akademia, Wydział w Katowicach. Przypominam sobie jego wystawę u nas, proszę Państwa, dlatego zwróciłem się i to jest ten obraz też z zagadką. Zwróciłem się na malowanie do tej wystawy i proszę zobaczyć, Naliwajko też zupełnie nie wprost podszedł. Ja musiałem tam ze trzy noce poczytać kontekst tego dzieła, czyli pilpul, czyli naparzanka, chociaż tam nawet inne słowo występowało. To jest rzeczywiście pewna technika talmudyczna czytania, między innymi też Pisma Świętego, znajdowania kontekstów z nauką starszych braci, uprawiana w XVI wieku i jakby stworzona w Jesiwie Lubelskiej. No to tylko tyle podam, a resztę trzeba doczytać. I ten obraz zawiera właśnie takie symbole, taką symbolikę i taki kontekst. No cały Naliwajko, niezwykłej ekspresji, ale też inteligencji malarz. Józef Panfil, proszę Państwa, przyjaciel, wspaniały artysta, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi. To właśnie, muszę powiedzieć, z wystawy Józefa Panfila wziął się artykuł dzisiejszej, Lubliniana 2017. Przecież Panfil zaprezentował z wielkim sukcesem w 2014 roku, 5 grudnia był wernisaż, pamiętam, Lubliniana, gdzie podjął się 30 kilku dzieł z Lublina, zakątków, architektury, detali, różnych pół roku, czyli podszedł artysta do naszego miasta z niezwykłym, z niezwykłą troską, z niezwykłą uwagą i dzięki temu powstała taka wystawa, a tutaj trybczykiem dokłada się właśnie do tej ekspozycji. Dominika Stawarz-Burska, proszę Państwa, artystka z Bochni, z mojego rodzinnego miasta, ale nie ma tu żadnego kumoterstwa. Śledzę jej twórczość, zwłaszcza urzekły mnie jej właśnie miasteczka. Zaproponowałem jej namalowanie, stworzenie w jej technice Lublina. Co wyszło, Państwo widzą. Dzisiaj też obraz reprodukowany w jednym z dzienników lubelskich. Bardzo ciekawej urody to malarstwo i niezwykłej wrażliwości. Cieszę się, że moja krajanka jest tutaj obecna w tej wystawie. Janusz Szpyt, no właśnie, tak do Naliwajki, tercet nadęty. Tercet nadęty, do tercetu brakuje nam tylko Leszka Żegalskiego, który w przyszłym roku będzie miał ekspozycję, a Janusz Szpyt z niezwykłą pracą, Państwo rozpoznają, kto tam jest na tym obrazie i co się dzieje i dlaczego te druty do trolejbusa na Grodzkiej się znajdują i ta nasza brama. Artysta o niezwykłej ekspresji, wspaniały twórca, osobny, gdzieś schowany w Lubaczowie, ale też z kapitalną twórczością sakralną. Cieszę się, że podjął wyzwanie i ta praca powstała do naszej wystawy. Dziękuję bardzo Januszowi. Szanowni Państwo, no doszliśmy do zbiegu, że tak powiem, nazwisk. Wojciech Zieliński, nazywamy go potocznie wujkiem. Szczecin, ale Akademia Gdańska, wspaniały twórca, dziekan naszych plenerów w Nałęczowie, nałęczowskich sierpniówek, wspaniały malarz. Miałem przyjemność ostatnio napisać tekst do katalogu o jego twórczości. Artysta, który, jak ja mówię, najogólniej przynależy do innej epoki,
i konsekwentnie to realizuje. Tutaj w obrazie na wystawie Pchlitak w Lublinie. Cieszę się, Wojtku, że jesteś z nami w sensie obrazu. Niestety nie mógł twórca przybyć osobiście. No i Kasia Zwolińska, czyli 24 nazwiska za nami. Kasia Zwolińska, Akademia Sztuki w Krakowie, ale mieszka, tworzy w Nowym Sączu. Artystka, która ukochała, upodobała sobie Toskanię i z tej krainy cudownej, skądinąd we Włoszech, jest może najbardziej znana jej twórczość, ale niezwykłej delikatności, urody i wspaniałej wrażliwości malarstwo. Tutaj z uliczką Kufarzy, ale przedstawioną jakże zupełnie inaczej, jak inaczej symbolicznie. Też niezwykle się cieszę, że Kasia jest z nami obecna. Proszę Państwa, pokrótce przedstawiłem 24 artystów. Bardzo jestem wdzięczny. Wdzięczny jestem artystom też, którzy dzisiaj do nas przybyli, za to, że te prace powstały i że możemy się cieszyć tą niezwykłą ekspozycją. Proszę Państwa, chciałem bardzo serdecznie podziękować panu prezydentowi Krzysztofowi Żukowi, prezydentowi miasta Lublin, za objęcie honorowym patronatem naszego wydarzenia. Bardzo dziękuję Wydziałowi Kultury Urzędu Miejskiego i witam serdecznie pana dyrektora Michała Koratudę. Dziękuję pięknie za nieustanne wsparcie naszych poczynań i tejże ekspozycji. Brawa, dziękujemy. Witam naszych dobrodziejnych sponsorów w osobach Piotra Andrzejewskiego i Leszka Gwiazdy, firma złotnicza Korn. Brawa, proszę Państwa, wspaniali nasi przyjaciele i mecenasi. Perła Browary Lubelskie S.A. Bardzo chciałem podziękować też portowi lotniczemu Lublin. Lublin Airport, pan prezes Krzysztof Wójtowicz jest naszym mecenasem. Pan Edward Bong, firma Edbach, również bardzo chciałem podziękować za wsparcie tej wystawy i wielu, wielu innych. BGŻ BNP Paribas to nasz wypróbowany i stały dobrodziej. Firma Technobeton i pan prezes Piotr Turski, jego małżonka Małgorzata Turska, chciałem bardzo podziękować firmie i panu prezesowi za wsparcie wystawy. Dziękuję wszystkim firmom i osobom, które przyczyniły się do tego, że możemy się spotykać, możemy się i mogliśmy zrealizować ekspozycję Lubliniana 2017. Dziękuję Artinfo, Live Wyborcza i Telewizji Polskiej Publicznej Lublin za patronat medialny. Dziękuję wydawnictwu Zoom w Lublinie. Bardzo serdecznie dziękuję Hadesowi Szeroka, Eli Cwalinie, Lechowi Cwalinie za nieustanne wsparcie. Dziękuję firmie Auriga i panu Piotrowi Cybulskiemu. Dziękuję firmie Krups. Podziękowania dla firmy Opel Lublin. Bardzo serdecznie witam państwa Małgorzaty i Jacka Stachników. Witam was, kochani, serdecznie, właścicieli cudownej kamienicy Waxman. Bardzo dziękujemy. Niektórzy artyści znowu zerkają z waszych okien u góry na panoramę Lublina. Dziękuję pięknie. Proszę Państwa, w firmie Alma Beats oraz panu Waldemarowi Kempie z firmy Telekom World. Wszystkim osobom i instytucjom, dzięki którym możemy funkcjonować, działać i prezentować wybitnych polskich współczesnych twórców. Bardzo serdecznie dziękuję. Rozgadałem się dzisiaj wyjątkowo, ale i wyjątkowa jest okazja, szczególny moment. Proszę Państwa, jeżeli mogę, panie profesorze, profesor Stanisław Baj, czy mogę prosić o krótkie słowo w imieniu artystów, panie rektorze? To ja z głębi galerii. Proszę. Bardzo pięknie dziękuję za świetny pomysł, piękne miasto, magiczne, Piotrze, i przede wszystkim za twoje zaangażowanie wspaniałe w prowadzeniu galerii. No za pasję przede wszystkim. W imieniu wszystkich uczestników, obecnych i nieobecnych, bardzo pięknie dziękuję i gratuluję. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję. Czy pan dyrektor, przepraszam? Chciałbym. Bardzo dobrze. Pan dyrektor Michał Karakuda, Wydział Kultury. Stanę tak, żeby być przodem do państwa. Na razie z tajemniczym prezentem. Jest ze mną pan przewodniczący Zbigniew Jurkowski, członek Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta Lublin, bo okoliczność jest wyjątkowa. 700 lat miasta Lublin. Przed chwilą, kilka tygodni temu, 15 sierpnia, obchodziliśmy okrągły jubileusz. Wielkie, piękne, wspaniałe, bogate urodziny miasta, ale to cały rok niezwykłych wydarzeń. Także wydarzeń, podczas których nagradzamy
wyróżniamy, doceniamy, pokazujemy osoby, instytucje, bez których Lublin nie byłby tak wspaniałym miastem, jak jest. Nie byłby miastem, którego coraz więcej osób zaczyna nam zazdrościć, do którego coraz więcej osób zaczyna przyjeżdżać i o którym już dzisiaj głośno jest nie tylko w Polsce, ale właściwie w całej Europie. A w tym kontekście Lublin przede wszystkim postrzegany jest jako miasto kultury, miasto sztuki. A nie byłoby to możliwe, gdyby nie działalność... takich instytucji, takich organizacji, takich firm, takich osób, jak... Mieszak dzwoni. Tak. Doba komórek. No to... Lublin miasto magiczne. Lublin miasto komórek. Mieszak zadzwonił. I w ten wyjątkowy wczesny wieczór, późne popołudnie mam niezwykłą okazję i wielki zaszczyt, żeby w imieniu prezydenta miasta Lublin i wszystkich mieszkańców obecnych i tych, którzy przez 7 wieków tworzyli to miasto, wręczyć medal 700-lecia miasta Galerii Wirydarz za to wszystko, co dla nas robi, co pokazuje dzięki tej pracy, ciężkiej pracy pana Piotra i rodziny, małżonki. Jak zwykle tak, skromna, ukryta, gdzieś w tłumie gości. Bo dzięki temu Lublin ma okazję oglądać najwybitniejsze dzieła najwybitniejszych twórców, właściwie klasyków już polskiej sztuki współczesnej, czego ta wystawa Lubliniana 2017 jest najlepszym dowodem. Panie Piotrze, to wielki zaszczyt. Mam nadzieję, że nie ostatnie wyróżnienie, a w tym roku wyjątkowe i jak rzadko trafia we właściwe ręce, jak rzadko kiedy tak zasadnie, bo mamy wszyscy świadomość, że ta praca jest szczególnie trudna, bo nie jest pan ani miejską instytucją kultury, ani marszałkowską, ani ministerialną, że często ryzykuje pan własnym stanem konta, przygotowując niektóre z wystaw, a nasza drobne wsparcie, nasza życzliwość jest absolutnie zrozumiała przy tym wszystkim, co pan dla nas robi. Serdecznie dziękujemy i gratulujemy. Gratuluję. Dziękuję serdecznie. Jeszcze to nie koniec. Tylko jeszcze życzenie od pana przewodniczącego, a ja jeszcze... To nagroda dla instytucji Galeria Sztuki Wirydarz. Ale tak jak już mówiłem, no, ta galeria nie mogłaby działać, gdyby nie ludzie. I pozwólcie państwo, że wręczę teraz wyróżnienie indywidualne, równie zacne, medal 700-lecia miasta Lublin, w dowód uznania za wkład i zaangażowanie w rozwój miasta oraz zasługi na rzecz jego mieszkańców, z podziękowaniem za podejmowanie działań inspirujących przyszłość i kształtujących tożsamość lokalną Lublina, w imieniu prezydenta miasta Lublin, doktora Krzysztofa Żuka i nas, mieszkańców, ten medal trafia w ręce pana Piotra Zielińskiego. Brawo! Mam nadzieję, że małżonka czuje się również wyróżniona, ale ponieważ wyróżnienia są indywidualne, nagroda trafiła do... Tak, to nie wyróżnik dobry. Dziękuję bardzo. Pani, nie, no naprawdę, panie dyrektorze, serdecznie dziękuję, składam na pana ręce i... Wyśmiałam się, tak. Przyjaźnimy, jesteśmy na ty od lat. No naprawdę i na ręce pana prezydenta za waszym pośrednictwem podziękowania za nienależne mnie wspaniałe słowa i cudowne nagrody. No to jest naprawdę wielkie wyróżnienie i czuję się zaszczycony. No, ale z drugiej strony, jak panowie wiecie, ja
całą energię młodości zostawiłem w tym ukochanym mieście, które stało się moim drugim miastem, od Bochnia i Lublin, jak wiecie, jestem honorowym ambasadorem Bochni, a kocham Lublin i tutaj przecież działamy. Natomiast, tak jak pan dyrektor wspomniał, nie boimy się, dlatego że kochamy sztukę, kochamy artystów, kochamy to, co robimy. To jest wielki dar, ja zawsze o tym mówię, że to jest wielki dar prowadzić Galerię Sztuki w tak pięknym miejscu też, tutaj, na Grodzkiej 19, słuchajcie, w kamienicy Waksmana, na niedaleko Bramy Grodzkiej, w tym magicznym mieście. No nie ma lepszego, rozkosznego zakątka, to jest zakątek sztuki rzeczywiście, z tym cudownym patio, widokiem na Dominikanów. Artyści najwybitniejsi przyjeżdżają i mówią, słuchaj, to jest coś niezwykłego. To jest po prostu, tu jest 5 cm nad ziemią się człowiek unosi. I rzeczywiście staramy się, bo Gosia nigdy nie lubi podziękowania, zawsze mówię, ta dama, która nie lubi podziękowania, jest osobą niezwykle skromną, ale słuchajcie, to są 3 etaty, to muszę wam powiedzieć, naprawdę. My się nie boimy, powiem jedno zarozumiałe. My jesteśmy pracowici, my nie jesteśmy leniami ani weselami, zasuwamy do trzeciej w nocy czasami, bo lubimy to, no, kochamy, myślę, że artyści mogą powiedzieć. Nie żebym tutaj teraz dogrywał temat do tej nagrody, którą dostałem, ale po prostu mamy pewne poczucie własnej wartości. Wartość polega na tym, dodana, że cholernie lubimy pracować. I to jest, wie pan, mam taką autodyscyplinę, mając własną firmę, mam pierońską autodyscyplinę i sam się mnie nie zwolnię, panu, bo rzeczywiście lubimy to, kochamy artystów, promujemy miasto, promujemy polską sztukę i dalej chcemy to robić. Także dziękuję, bo to jest napęd dla serca, dla ciała, dla umysłu, tą cudowną rocznicę, ten cudowny jubileusz, że trzymać takie medale i to jeszcze dublet, Małgosiu, to jest niesamowite. Bardzo dziękuję, należę do tego. Wystawa z okazji 700-lecia nadania praw miejskich Lublinowi, Koziemu Brodowi w 1317 roku, na prawie magdeburskim, przez Łokietka, no 60 parę lat później niż moja Bochnia, ale bo Bochnia 1253, 4 lata przed Krakowem, kochani, ale to była żupa sama. Ten piękny gród Lublin, napisałem taki tekst w katalogu, tam Hogenberga, cały temat, wizerunek, od zawsze był miastem magicznym i niech tak zostanie. Więc ta wystawa 24 wspaniałych twórców otwarta w Wydarzu. Zapraszam, miłego wieczoru. Dziękuję bardzo.